Upraszczanie komunikacji kojarzy mi się zawsze ze studiami, a właściwie z jednym konkretnym wykładem z podstaw logiki. Prowadzący zajęcia napisał na tablicy jakiś wzór i po twarzach studentów było widać, że nikt nie rozumie o co chodzi. Jeden z moich kolegów zebrał się na odwagę, podniósł rękę i zapytał przepraszam panie doktorze, czy mógłby pan objaśnić nam ten wzór? Wykładowca popatrzył na niego zdziwiony i odpowiedział to chyba oczywiste. Koniunkcja formuł poprzednika implikuje alternatywę formuł następnika. Nie wiem co tu jest do objaśniania. Niestety w komunikacji z klientami zachowujemy się czasem identycznie. Cześć, tu Marek Jankowski. Witam w 292. odcinku Małej Wielkiej Firmy, to podcast dla przedsiębiorców, którzy chcą rozwijać siebie i swój biznes. Klienci nie zawsze rozumieją, co do nich mówimy, a najgorsze jest to, że my sami nie zdajemy sobie sprawy z tego problemu, bo przecież z naszego punktu widzenia wszystko jest proste i oczywiste. To zjawisko nazywane jest klątwą wiedzy. Porozmawiamy dziś o tym, jak sobie z nią radzić. Kiedy warto uprościć komunikację z klientami i od czego zacząć? Jak wybrać kluczowe informacje, żeby nie pominąć niczego? co ważne i jak przedstawiać skomplikowane i abstrakcyjne tematy w sposób przystępny dla odbiorców. Zanim pójdziemy dalej, jedna ważna sprawa. Jeżeli na serio zależy ci na stawaniu się coraz lepszym przedsiębiorcą, upewnij się, że subskrybujesz podcast Mała Wielka Firma. Nie musisz słuchać każdego odcinka, ale ważne, żebyś na bieżąco je dostawał, bo wtedy żaden interesujący temat cię nie ominie. Wystarczy, że naciśniesz Subskrybuj w Apple Podcasts albo innej aplikacji, z której korzystasz. Jeżeli oglądasz na YouTube, to dodatkowo kliknij dzwoneczek, a jeżeli słuchasz na Spotify, to naciśnij przycisk z napisem Obserwuj. W nagrodę mam dla Ciebie recenzję doskonałej książki. Zwykle w tym podcaście ciekawe rzeczy do przeczytania polecają goście i słuchacze, ale pomyślałem, że ja też dorzucę coś od siebie, zwłaszcza gdy jest to książka tak zacna jak ta. Chcę Wam polecić książkę, która zrobiła na mnie kolosalne wrażenie. To książka Miłosza Brzezińskiego Wy Wszyscy Moi Ja. Ja mam ją w wersji na czytnik na Kindle, ale jest też dostępna w wersji papierowej. Tytuł Wy Wszyscy Moi Ja może brzmieć trochę enigmatycznie, dla mnie też był enigmatyczny, kiedy pierwszy raz go zobaczyłem, ale dużo więcej mówi podtytuł, czyli nowe podejście do produktywności, wprowadzania zmian w życiu i budowania własnej efektywności. Ta książka to jest, można powiedzieć, kompendium wiedzy o człowieku i o tym, jak on działa. E Książka o efektywności osobistej, więc temat, który mnie bardzo interesuje, która wyjaśnia, że powinniśmy być dużo bardziej wyrozumiali wobec siebie niż często jesteśmy, że samokontrola niekoniecznie jest takim elementem, na którym powinniśmy polegać. Bo nie do końca jesteśmy w stanie panować sami nad sobą, wbrew temu, co nam się wydaje, dużo większą rolę gra na przykład otoczenie, w którym się znajdujemy, czyli czy, czy to pomieszczenie, czy ludzie, którymi się otaczamy, czy warunki, w których działamy. Ta książka uczy, że jeżeli chcesz dokonać wielkich zmian w swoim życiu, to najłatwiej to. Zrobić, wykonując małe kroki. Ta książka uczy też, że warto dać sobie czas i przyzwolenie na nic nie robienie, że wbrew pozorom to wcale nie jest czas zmarnowany, ale czas bardzo potrzebny. To, czym ta książka odróżnia się od wielu innych, to to, że pokazuje nie tylko spojrzenie jednego autora na temat produktywności, ale jest zebraniem wiedzy, naukowej wiedzy z bardzo różnych źródeł i ta wiedza naukowa jest przedstawiona. W super atrakcyjny, przyjemny, przyjazny, łatwy do strawienia i pełen humoru sposób. Jedno porównanie, które pamiętam: umysł jest jak pralka. Działa wtedy, kiedy go zamkniesz. Nie można w kółko dopychać tam nowych rzeczy. No i rzeczywiście, jeżeli będziemy się ciągle bombardować jakimiś nowymi informacjami, to ten nasz umysł nie będzie miał czasu na przetworzenie tego, co już dostał. No i, i nie będzie dobrze działał, nie ma co liczyć na to, że będziemy wpadać na jakieś genialne pomysły. To, co jeszcze podoba mi się bardzo w tej książce, to to, że ona jest turbopraktyczna. Tam są gotowe instrukcje, gotowe narzędzia, konkretne sposoby na to, jak sobie radzić w różnych sytuacjach, dlatego bardzo, bardzo mi się podoba, lubię takie praktyczne podejście. Ta książka po pierwsze zmieniła moje myślenie, uświadomiła mi, że nie powinienem od siebie być może oczekiwać rzeczy, których nie jestem w stanie osiągnąć, powinienem być wobec siebie bardziej wyrozumiały, ale ta książka wprowadziła też czy pomogła wprowadzić kilka bardzo praktycznych zmian w moim życiu. Odinstalowałem aplikację Facebooka z telefonu, wyłączyłem wszelkie powiadomienia i w telefonie, i w komputerze. Dużo rzadziej sprawdzam pocztę e-mail po przeczytaniu tej książki. To nie jest teraz tak, że, że biegnę tam, gdzie zapali się jakieś światełko, czy wyświetli się powiadomienie, tylko ja mam większą kontrolę nad tym, co robię i widzę, że to naprawdę przekłada się na efektywność. Dlatego jeszcze raz bardzo gorąco polecam: Miłosz Brzeziński, wy wszyscy moi ja. Jeżeli jakaś książka biznesowa zrobiła na tobie duże wrażenie i chcesz polecić ją słuchaczom, zajrzyj na stronę mała-wielka-firma.pl do zakładki Książki. Tam znajdziesz informację, jak Przygotować taką recenzję. Za chwilę rozmowa z gościem, a po niej szybki strzał. Rozmawiamy dziś o upraszczaniu komunikacji i o tym, jak radzić sobie z klątwą wiedzy. Poza wskazówkami, które pojawią się w rozmowie, pod koniec tego odcinka pokażę ci jeszcze jeden konkretny sposób, dzięki któremu odbiorcy lepiej zrozumieją to, co masz do przekazania. Teraz pora na gościa. Jest przedsiębiorcą, marketerem i szkoleniowcem. Od kilku lat rozwija markę Doodle Wolf oferującą animację wideo, a nazywa się Adam Mrowiec. Cześć Adam. Cześć Marku. Chcę z Tobą pogadać o tym, w jaki sposób wyjaśniać klientom różne skomplikowane rzeczy. Bo to jest coś, co, co Twoja firma robi na co dzień. Jest takie pojęcie jak klątwa wiedzy. I często, jeżeli my coś wiemy, znamy jakiś temat, no to wydaje nam się, że wszyscy to wiedzą, to jest dla wszystkich jasne, a nie jest tak wcale, tylko że my często właśnie wiemy zbyt dużo, żeby się zorientować. Więc pierwsze pytanie do Ciebie, skąd mam wiedzieć, czy moja komunikacja jest wystarczająco prosta, czy być może powinienem ją uprościć? Jak się zorientować, że cierpię na te klątwe wiedzy i. Powinien nam coś z tym zrobić. Takim pierwszym sygnałem i takim e, no, spotykanym gdzieś tam w takich powiedzmy codziennych sytuacjach, to jest, no, idziemy na jakąś imprezę rodzinną, czy spotykamy się z rodziną i nagle. E, Mówisz, czym się zajmujesz i wszyscy na ciebie patrzą okej, okay, fajnie, ale właściwie o co chodzi, tak? To jest jeden z takich wiesz, syndromów, który powinien spowodować, że nam się powinna zapalić lampka, chociaż wiadomo, do końca nasza rodzina, nasi znajomi, no to nie jest też nasza grupa docelowa, ale warto mieć takich doradców, jak ja to mówię, laików, którzy stricte nie siedzą w naszej branży, ale z którymi właśnie możemy od czasu do czasu pogadać i którym dajemy też swobodę takiego feedbacku, żeby nam powiedzieli, okej, okay, ale ja w sumie to niewiele rozumiem z tego, co, co do mnie mówisz. Był taki, on bodajże już nie żyje, profesor fizyki Friedman, który mówi, że jeżeli nie jesteś w stanie wytłumaczyć czegoś pięciolatkowi, to w ogóle wróć, naucz się tego lepiej, Aha. tak, weź naucz się tego lepiej i dopiero zacznij to, tłumaczyć innym ludziom, bo tak najpewniej ty w ogóle do końca tego tematu jeszcze nie znasz tak głęboko, żeby być go w stanie w prosty sposób wytłumaczyć. I to jasne, to można powiedzieć, że jest jakieś takie, no takie nie, skrajne pytanie, trochę. Tak, tro, 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 trochę skrajne, ale właśnie często też w rozmowach z klientami rozmawiamy i zamiast takiego efektu Początkowego zaciekawienia jest właśnie efekt zakłopotania. Widzimy to szczególnie fajnie wychodzi w takich rozmowach na żywo, gdzie możemy zaobserwować mimikę twarzy, że ktoś nie jest taki, o, fa fajnie, fajnie to brzmi, to co, co, co robisz. Może do końca nie rozumiem, ale mamy przynajmniej to zaciekawienie, tylko jest takie, okej, okay, ale jakby co z tego wynika dla mnie. Aha. Y i, I tutaj. Jakby to, co, co jest ważne, to też na to bardzo podkreśla uwagę e, Michał Sadowski, który mówi, że on jako CEO cały czas stara się gdzieś tam być z klientami, rozmawiać, żeby wiedzieć, jak działania jego firmy są postrzegane właśnie no, na froncie. I to jest jakby taka stricte recepta, bo w momencie, w którym my jesteśmy takim marketerem. Czy, właśnie, szefem firmy, który patrzy tylko na firmę jako na organizm, nie ma już tego bezpośredniego styku z klientami, to bardzo szybko może firma odjechać właśnie w taką komunikację, która no będzie po prostu niezrozumiała. Nie Aha, powiedziałeś o tych pięciolatkach. Mnie się przypomniało, że kiedy pojawiał się w Polsce pierwszy tabloid, czyli Super Express, to też. Krążyła taka legenda, no bo to była gazeta pisana zupełnie innym językiem niż wszystkie wcześniejsze gazety. Krążyła taka legenda, że pierwszy redaktor naczelny Super Ekspresu działał w ten sposób, że teksty pisane przez dziennikarzy dawał do przeczytania ludziom bez żadnego wykształcenia czy z wykształceniem podstawowym i Ci ludzie mieli te teksty zatwierdzać, tak naprawdę, i mówić, mówić, czy one są zrozumiałe, czy nie. No i zawodowi dziennikarze strasznie się na to wkurzali, bo jak to ktoś bez wykształcenia ma poprawiać moje teksty, ale z drugiej strony chodziło o to, żeby one naprawdę były zrozumiałe dla każdego, i, i no, to się udało. I rzeczywiście tabloidy takim językiem e, piszą, i, i dzięki temu docierają do szerokich to, mas. To działa. Ja, ja podobną historię słyszałem w kontekście jednego z dużych portali. Yy, takich informacyjnych w Polsce, gdzie właśnie konsultant przyszedł, żeby jedno, znaczy on nad treściami tam mało pracował, bardziej chodziło o użyteczność tej strony i łatwość klika poruszania się po niej. I pierwszą rzecz, którą z zrobił, to z zawołał sprzątaczki. Żeby usiadły i żeby poklikały. No i oczywiście pierwsza reakcja zarządu i tam ludzi z marketingu była, ale jak to? Przecież to w ogóle nie są osoby, które mają czytać nasze Przecież portal, one się nie znają. Tym, tak, a poza tym to my tu jesteśmy ekspertami, my wiemy, jak to powinno działać. On mówi spokojnie, obserwujcie, jak oni jak, jak te panie klikają. I się okazało, że one. Inaczej klikają, gubią się w zupełnie innych miejscach i dla nich coś, co po prostu było oczywiste, ta lątwa wiedzy. Wcale nie było oczywiste dla tych pań, tak? Że to należy w ten sposób, a nie inny klikać. Okej. Okay. I załóżmy teraz, że chcemy, chcemy rozbić taki proces upraszczania na czynniki pierwsze. Jak to wygląda u Was? Kontaktujecie się z klientem, czy klient zgłasza się do Was? No i y, jakie są pierwsze kroki? Od czego w ogóle zaczynacie y, rozgryzanie tej sytuacji? Tak, więc przede wszystkim najpierw dużo, dużo słuchamy. Klient dużo mówi, a my dużo słuchamy, bo musimy po poznać ten temat. Musimy też właśnie wyłapać, jakiego języka kl klient używa, uży gdzie mogą być te właśnie takie. Rzeczy problematyczne w zrozumieniu. My, w większość tematów, które omawiamy, no to nie są tematy, w których my jesteśmy ekspertami. Ja, ja, ja się tak śmieję, że ogarniamy naprawdę ciężkie rzeczy, bo moja wspólniczka, zarazem żona, jest po fizyce technicznej, więc kmini rzeczy, których ja nawet, znaczy nawet ja, kmini takie rzeczy, których ja nie rozumiem. Sądzę, że rozumie je niewiele osób, a dla niej, nie wiem, dualis korpuskularno-falowy no to jest coś oczywistego i w ogóle, no tak przecież funkcjonuje świat, no w ogóle o, o, o co chodzi, tak? Więc jakby przede wszystkim musimy wysłuchać klienta, dostrzec te y, ciężkie rzeczy, które z, je, z jego strony padają, no i zaczyna się proces pogłębiania. Czyli zadajemy pytania, które nam pozwalają lepiej zrozumieć ten temat, to zagadnienie, tak jak ty prowadzisz podcast i też pytasz o różne rzeczy swoich rozmówców, i pogłębiasz, pogłębiasz te, te kwestie, żeby dojść do, do tych konkretów. My potrzebujemy często zejść bardzo nisko, bardzo tą wiedzę mieć Możliwie obszerną w tym temacie, żeby go później móc prosto wytłumaczyć. Kolejną rzeczą, którą robimy i którą warto robić w tym procesie upraszczania, to jest parafrazowanie. To się przydaje w sprzedaży, to się przydaje nie wiem, w rozmowach z pracownikami, gdzie dajemy jakieś polecenie i chcemy mieć tą gwarancję, że nas, nasz pracownik nas, nas dobrze zrozumiał. I po prostu parafrazujemy, czyli powtarzamy naszymi słowami to, to, jak zrozumieliśmy dane zagadnienie. I nagle okazuje się, że nie wiem, klient do nas mówi przez pół godziny, a my jesteśmy w stanie to sparafrazować w nie wiem, w dwie minuty, tak? du w dużo krótszym czasie, bo po prostu właśnie klient y używał już w tej swojej wypowiedzi. Zdecydowanie bardziej skomplikowanego języka albo ro rozszerzał temat o zagadnienia, które tak naprawdę nie były kluczowe, żeby w ogóle zrozumieć to, o czym do nas mówi. Aha. Czyli klient bo... analizował ten temat, a wy dokonujecie takiej syntezy, wyciągacie esencję, tak? Dokładnie, dokładnie. To często na, na tym polega, bo często ta skomplikowaność tematu rodzi się w momencie, w którym ekspert właśnie ma nawet poczucie, że ten jego temat jest ciężki i po prostu zaczyna dorzucać kolejne informacje, które jego zdaniem są niezbędne do zrozumienia zagadnienia i to nam tak pączkuje. I teraz yy, jak ten temat nam urósł do jakichś rozmiarów, no to, kurczę, no ciężko o, jakby zrozumieć se, setno. To jest tak, tak jak... Yy, Mamy teksty marketingowe, i teraz y, mega specjaliści gdzieś tam y, w tych wielkich agencjach w, w Nowym Jorku wymyślają krótkie hasła, które tak naprawdę obra obrazują całą ideę marki głów główny y, problem, jaki rozwiązuje, czy tam główną korzyść, jaką ta marka daje przy czym mniejsi gdzieś tam mniejsze firmy marketingowe piszą długie oferty. I to jest jakby ta, ta, ta trochę ta, ta różnica, że prawdziwy taki no, ekspert po, potrafi i też tą, to co chce przekazać po prostu sk skompresować do, do naprawdę krótkiego przekazu. Tak? Kiedyś, nie pamiętam w jakiej sytuacji to było, ale to chyba jakiś pisarz czy, czy ktoś taki wysyłał do kogoś list i napisał: Nie mam czasu, żeby napisać do ciebie krótko, więc piszę długo. No bo, żeby napisać krótko, trzeba się naprawdę zastanowić, jakich słów użyć, żeby przekazać ten sam komunikat i żeby za wiele po drodze nie zgubić, prawda? Dokładnie. No i ko kolejna rzecz, którą my, my robimy, która jest ważna jest, że. W momencie, w którym zebraliśmy te informacje od klienta, doprecyzowaliśmy, pogłębiliśmy, sparafrazowaliśmy, upewniliśmy się, czy dobrze się rozumiemy, przygotowujemy tą naszą esencję, to, to co jakby chcemy przekazać, i rozmawiamy o tym wewnątrz w zespole. Bo zawsze jest tak, że jedna osoba u nas pr prowadzi tego klienta, jakby zgłębiła ten temat. Też często wchodzimy gdzieś tam na, na stronę klienta, na stronę konkurencji, żeby naprawdę po, poznać ten temat, i później o tym rozmawiamy. I nagle okazuje się, że my, nie będąc nadal ekspertami w tym temacie, już zaczynamy używać jakichś skrótów myślowych. O, skrót myślowy to jest bardzo właśnie takie nie, niepożądana rzecz w naszej pracy. Aha. Y Zaczynamy używać jakichś skrótów myślowych, które powodują, że dla nas to jest dalej oczywiste. A osoba, która nie siedzi w tym projekcie, mówi: Ale w ogóle, co, co tutaj miałeś na myśli? Używasz jakichś niezrozumiałych słów. Tak? Pomijam już nawet fakt, że czasem, jak yy, 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 piszemy artykuł. Taka zwykła, plazajyczna rzecz, którą no, osoby, które myślę gdzieś tam prowadzą swoją firmę, no, mają okazję gdzieś tam popełnić y, artykuł jakiś y, ekspercki. I często jest tak, że później siadamy do tego artykułu po paru dniach. To jest w ogóle też dobra praktyka, jeżeli nie mamy tej trzeciej osoby do weryfikacji, to po paru dniach patrzymy na ten tekst i nagle okazuje się, ja tak przynajmniej mam, y, że tam w ogóle jakiegoś słowa brakuje, że Aha. jest zdanie które w ogóle o, no, słowo zjadłem i w ogóle zdanie jest bez sensu. I ja czytając to na bieżąco. Cały czas sobie to słowo dopowiadałem. w głowie tak no. dokładnie bo miałem to miałem tą myśl i w momencie w którym czytamy to na bieżąco nie jesteśmy. Ja przynajmniej nie jestem w stanie tego wyłapać. Potrzebuję tego przynajmniej 24 godzin żeby Aha. usiąść do te, tego tekstu na świeżo i wyłapać te, te braki. I to też jest właśnie jedna z rzeczy, którą możemy robić samodzielnie w momencie, w którym nie mamy tej trzeciej osoby, która mogłaby świeżym spojrzeniem yy, zerknąć na ten nasz tekst, na, na to, co, co komunikujemy, no to właśnie takie na chwilę przynajmniej odcięcie się i wrócenie do tego po pod dniu, dwóch i, i po prostu takie świeże spojrzenie, to naprawdę już dużo, dużo daje. Dotknąłeś tutaj ciekawego problemu, bo powiedziałeś, że wy też z czasem uczycie się jakiejś branży, no i y, zaczynacie stosować te skróty myślowe. Więc z tego jest wniosek taki, że albo powinniście wymuszać firmie dużą rotację, żeby ciągle zatrudniać ludzi, którzy się nie znają, a po drugie, u was, jak ktoś się uczy, to powinien wylatywać z roboty, dlatego że staje się coraz mniej pożądanym pracownikiem. Nie, no, znaczy ogólnie, wiesz, przerabiamy tyle różnych tematów. Że jesteśmy w stanie też. Znaczy <garnąć> jesteśmy w stanie, to. Musimy wręcz szybko zapominać o, o poprzednich, więc nie, no, 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 jakby tutaj zagrożenia nie widzę, ale jakby mam świadomość tego, że łatwiej zrozumiały tekst jest stworzyć na temat rzeczy, o których się nie znamy tak praktycznie zupełnie niż. Na rzeczach, na których się znamy. Wtedy ten proces jest, jest trudniejszy, bo też wymaga pewnego oduczenia, tak? Czyli naukę tematu zaczynamy od uczenia. Tak, na przykład kiedyś mieliśmy taki ciężki temat, ale o tym może y później, y ale właśnie tam najpierw musieliśmy się oduczyć jakichś informacji, które. Mieliśmy, tak? Okej, okay, no to, to wrócimy jeszcze do tego wątku, natomiast skupiliśmy się teraz na, na słowach, na parafrazowaniu, na tym, żeby właśnie wyciągać syntezę, upraszczać pewne rzeczy, ale Wy operujecie jednak jako firma obrazami w dużej mierze, animacjami. No i jest oczywiście słynne powiedzenie, że obraz jest wart więcej niż tysiąc yy, słów. Yy. Natomiast domyślam się, że jeżeli chodzi o obrazy, to tutaj niekoniecznie chodzi o to, żeby pięknie rysować. Chodzi o to, żeby umieć przełożyć słowa właśnie na obrazy. No i y, jak to się robi? Jak, jak można się nauczyć takiej umiejętności? Wiesz, no, jeżeli mówimy o y, mopie i wiadrze, no to łatwo narysować mopa i wiadro. Ale jeżeli mówimy o pojęciach bardziej złożonych, abstrakcyjnych, to nie jest to wcale takie oczywiste. Tak. Więc tutaj. Yy... Bo tak trochę zażartuję, ale dobrym treningiem mogą być kalambury. Aha. Ale tak, tak zupełnie na poważnie. To właśnie o przy, przy tym, co, co my robimy, przy obrazowaniu idei, które przedstawiamy, musimy właśnie myśleć jak o kalamburach. Czyli no, okej, okay, fajnie, że potrafię ładnie coś narysować artystycznie, ale jeżeli nie przedstawię tej idei według jakichś schematów, według jakichś wzorców, które będą jakimś skojarzeniem dla moich odbiorców, no to nie zostanę zrozumiany, tak? Mhm. Często jak ja grałem w kalambury, to były takie, znaczy często zdarzały się takie sytuacje, że osoba obrazowała dany temat w taki sposób, że tylko jedna konkretna osoba, o której ona wiedziała, skojarzyła, co ona narysowała. I to jest właśnie fenomenalne, bo ona się oparła najpewniej o jakieś yy, dobrze znane y, rzeczy tej osobie, o których ona wiedziała, albo oparła się o jakieś stereotypy, które wiedziała, że ta osoba, yy, których używa gdzieś tam, no, używa, kieruje się tymi stereotypami. Bo właśnie... wiedział, tak naprawdę ten nadawca wiedział, co odbiorca ma w głowie i do tego... Tak. Tak, się odwołał, tak, Aha. dokładnie i jakby w tym upraszczaniu i przedstawianiu idei my nie powinniśmy szukać czegoś takiego mega kreatywnego, tylko właśnie powinniśmy sięgać do tych zasobów związanych właśnie z jakimiś stereotypami kulturowymi, z jakimiś utartymi takimi wzorcami, jak się daną rzecz pr przedstawia i to po prostu powoduje, że jak my operujemy na, na tych rzeczach, to jesteśmy zrozumiali. I teraz, jakby w tym obszarze, możemy dopiero, tak, moim zdaniem, możemy dopiero poszukiwać te, tej kreatywności i tego, jak my możemy się w tym y, wyróżnić. Mhm. Ale rozumiem, że to się da zrobić, wiesz, w grze kalam, w kalambury, gdzie ogólnie gram ze znajomymi i wiem, mhm. y, nie wiem, gdzie oni byli na wakacjach, y, wiem, co lubią jeść i tak dalej. Ale kiedy. Tak. Próbujesz to zastosować w odniesieniu do odbiorców, o których nie masz pojęcia? No wiesz z grubsza, mm. że to jest jakaś tam grupa docelowa, to chyba jest dużo ciężej. Tak. No tutaj właśnie się przy, przydają te: po pierwsze, zna, znajomość grupy docelowej. I to, to jest jedna no też z pierwszych rzeczy, którą robimy, jak pracujemy z klientami. No i drugie, no nie możemy się opierać o te takie. Skojarzenia, myśli, czy znajomość konkretnej osoby, tylko musimy się oprzeć na, na tych takich stereotypach, które są ogólnie powielane. Aha, a możesz tak? podać Czyli jakiś przykład? Yy, ogólnie w yy, społeczeństwie. Yy, przykład. Dlaczego? Znaczy, Bo wiesz, takie banały typu, jak mówimy o szybkości, no to. Z czym się tobie kojarzy szybkość? Tak? Możemy pokazać z jednej strony biegacza, z drugiej strony szybkie auto, a nie pokażemy, nie wiem, nie narysujemy garbusa, mówiąc o szybkości. Aha, aha okej. Okay. Tak? Rozumiem, rozumiem, jasne. Tak, takie pro, 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 proste, proste skojarzenie, jakby nie szukać czegoś wydumanego, bo to jest właśnie taka, yy, taki problem, że możemy pójść w, ob w obrazy, które będą przekombinowany, a ten obraz no, też musi być prosty, żeby no, ten temat był pr prosto wytłumaczony. Mhm, czyli bardziej e, jakiś taki symbol, bardziej jak ikona w telefonie. E, coś, coś takiego, co jest oczywistym skojarzeniem, a nie wcale nie jest jakieś bardzo kreatywne, tak? Tak, tak. No i teraz jakby możemy. Możesz obrazować konkretne słowa, czyli mówiąc o szybkości, możesz pokazać tą szybkość, a możesz jakby cofnąć się trochę dalej, jak są, my to szczególnie z tego korzystamy, jak na przykład robimy, robiliśmy streszczenia twoich podcastów, no to raczej staraliśmy się tym obrazem opisać jakieś całe zdanie bądź nawet cały jakiś paragraf. Więc ten obraz wtedy, powiedzmy, był trochę bardziej niejako abstrakcyjny, no bo się nie odnosił do yy, konkretnego słowa, tylko bardziej musieliśmy najpierw sobie wymyśleć to, 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 to taki kluczowy przekaz dla, dla tego danego zagadnienia i, i go zobrazować. Aha, no dobra. I to, to, to już jest taki wyższy, wyższy poziom, ale to to jakby się zaczyna w pewnym momencie czuć, bo to jest tro, tro, trochę na tej zasadzie, co mm, chcąc uprościć jakąś ide ideę, y, też warto sobie ją y, podzielić na jakieś schematy. Tak? A czyli, możesz powiedzieć o tym coś więcej? Jak, jak o co czyli chodzi? Czyli na przykład y, mamy no moim zdaniem ciężkie za, za, zagadnienie jak y, po, po podział y, społeczeństwa ze względu na, na majątek, ze względu na to, jak po, postrzegają sposób zarabiania pieniędzy, jakie mają e, swoje takie e, mentalne przekonania odnośnie tego zarabiania pieniędzy czy samego samych pieniędzy i ogólnie no, z, z, zagadnienie jest dosyć obszerne, skomplikowane, bo zahacza i o ekonomię i o gdzieś tam prawo spółek handlowych i o psychologię, Socjologię i tak dalej. I rodzi się jakaś solidna kobyła, i nagle przychodzi pan Robert Kiyosaki i rysuje kwadrant przepływu pieniędzy, i zasadniczo to skomplikowaną ideę upraszcza do jednej ikony, która powiedzmy składa się z jakichś tam czterech elementów. Tak? No mhm. i to jest właśnie taki przykład uproszczenia czegoś skomplikowanego do. Prostego schematu, na podstawie którego możemy z, tego, z tej prostoty ją dalej, jakby już nasz rozmówca ma jakiś obraz całości, a my możemy to teraz mu pogłębiać, mówiąc, tutaj, w tym obszarze to wygląda tak, ale on jakby już, już ma widok na, na, na całość, i, i jakby ma to poczucie, że to nie jest takie oderwane. Ani i ma takie o, wiadomo, te jakby granice są trochę przerysowane, przer jaskrawione, no bo jak zaczniemy później czytać Kiyosaki o to dowiadujemy się, że ktoś może być we wszystkich kwadrantach, yy, że, yy, że ktoś może być ileś razy w którymś kwadrancie yy, i jakby ta, no tak jak mówię, to się później yy komplikuje, ale jakby na początku to takie jasne zamknięcie w konkretne ramy, może trochę tworzące jakieś później stereotypy, powoduje, że okej, okay, wiem gdzie jestem, jakby znam ten cały obraz i teraz możesz mi fajny sposób opowiadać o tych szczegółach i jest to dla mnie zrozumiałe. To jest taki. No dla mnie ten przykład właśnie z Kiosakiem i tego, co on zrobił, no jest, jest fenomenalny i dla mnie inspirujący. Często jest tak, że jeżeli chcemy wyjaśnić jakiś problem dokładnie, to tak jak ten specjalista, o którym mówiłeś, wchodzi, analizuje i podaje kolejne szczegóły, no to też, też tak robimy. Kiedy. Kupuje aparat fotograficzny, to dostaje, wiesz całą książeczkę z instrukcjami, gdzie tam dokładnie wszystko jest napisane, co gdzie, jak kiedy e, nacisnąć, żeby osiągnąć pożądany efekt. No i jeżeli masz jakiś taki złożony temat do przekazania, to jak to robisz, żeby wiesz, nie wyszła z tego ta książeczka, żeby to jednak skondensować i, i tę esencje wyciągnąć. Mhm. Więc e, tak, to. To, co ja, ja mógłbym tutaj poradzić, to jest przede wszystkim skoncentrowanie się na jednym temacie, jednym zagadnieniu w danym momencie. Często jakby to rozbudowanie i skomplikowaność danego zagadnienia tworzymy przez to, że staramy się w jednym momencie, w jednym czasem wręcz w jednym zdaniu uchwycić tyle, tyle zagadnień które są dla nas ekspertów istotne, bo przecież wiadomo, że skoro coś pracuje w takim środowisku, no to musimy opisać, że to pracuje w takim środowisku i w ogóle bez tego to się nie obejdzie. A często użytkownikowi to nie jest potrzebne. I naszym za 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 zadaniem pierwszym jest określić ten konkretny temat to, Jedno zagadnienie, do którego chcemy się ograniczyć, na którym chcemy się skupić, i to po, już samo to powoduje, że ta myśl po prostu jest konkretna, bo mówimy teraz o tym, o tym jednym zagadnieniu, nie, nie rozcząsamy iluś tam yy, rzeczy po, po drodze. Ko, kolej, kolejna rzecz jest taka, że jak mamy te nasze z, zagadnienia. To do każdego z nich jesteśmy w stanie, jeżeli chcemy je wytłumaczyć, wypunktować najważniejsze rzeczy, o których chcemy powiedzieć. I teraz naszym zadaniem jest spojrzeć na tą listę krytycznie i określić, co z tego możemy wyrzucić bez, bez szkody dla użytkownika. Bo tak jak mówię, często my używamy jakichś, czy mówimy o jakichś rzeczach, dlatego że z punktu nas jako producenta jest to istotne, ale często później z punktu widzenia no, tego klienta no, nie, niekoniecznie. Tak? Niekoniecznie jest istotne, szukam jakiegoś fajnego przykładu, dla Was. Niekoniecznie jest na przykład po, potrzebna na nam informacja, ile na przykład żarówka LED, ile ona po, po, pobiera, znaczy, ile pobiera energii jest jakby istotną informacją, ale w momencie, w którym jest to. Lampa fotograficzna to dużo bardziej nam interesuje, i ile ona oddaje ciep... światła, tak? Z jaką ona, jakby, mocą świeci, niż to, ile pobiera energii. Mhm. Tak? I teraz, jakby my, tworząc różne materiały czy instrukcje, musimy właśnie patrzeć na ważność tych informacji z, z punktu widzenia odbiorcy w kontekście. Konkretnej grupy docelowej, bo wiadomo, jeżeli kupujemy sobie żarówkę do domu, no to bardziej nas pewnie interesuje to, ile ona zużywa energii, niż znaczy, jak jasno świeci, też nas interesuje, no bo chcemy kupić taką żarówkę, która oświeci nasze pomieszczenie, ale jakby to, to zużycie też jest ważne. Przy filmie. Mnie, mnie to nie interesuje, jeżeli się tutaj nagrywam, ile to teraz prądu tutaj zabiera. Dla mnie się liczy to, czy będzie to w stanie oświetlić plan, który, który chcę doświetlić tymi lampami. Dobra, no to to jest super przykład. Natomiast e, kiedy tak zaczynamy eliminować te poszczególne punkty, to zawsze jest ryzyko, że e, przesadzimy. Znaczy z jednej strony temu specjaliście na pewno jest strasznie ciężko Odsiać te elementy, bo dla niego wszystko jest ważne. I jak się coś usunie, to od razu traci sens i w ogóle ludzie pójdą w szkodę i narobią sobie krzywdy. A z drugiej strony, jeżeli rzeczywiście zaczniemy to wytniemy, to wytniemy, to wytniemy, no to może być tak, że strasznie spłycimy ten komunikat. I rzeczywiście wtedy odbiorca. Nie do końca będzie dobrze, wiesz. Znaczy ten komunikat nie będzie miał tej wartości, którą powinien mieć. Więc w którym momencie powiedzieć sobie, stop, i przestać eliminować, i zostać już przy tym docelowym komunikacie? No tutaj musimy wrócić jakby do tego punktu gdzieś tam z początku, czyli rozmowy z laikami. Mhm. Czyli w momencie, w którym. My skrócimy nasz komunikat, musimy wziąć tego laika, który nie zna się na naszym temacie, i po prostu to chyba nawet Bartek Popiel w swoim podcaście mówił: jak zrobimy tą procedurę, dajmy ją pracownikowi, zobaczmy, czy on y, wykona to będzie co. Będzie w stanie chce. ją wykonać. Tak, tak. Czy będzie w stanie ją wykonać. I, tak, I tutaj jest jakby w drugą stronę, czyli dajemy tą, y, ten nasz tekst. Czy naszą instrukcję i patrzymy, czy na podstawie tych punktów ta osoba jest w stanie to wdrożyć, wykonać, rozumie, o, 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 co, o co chodzi w tym przekazie. Tak. I teraz jakby istotne jest to, żeby to właśnie było tak poukładane, bo pamiętam kiedyś ze znajomymi graliśmy w grę planszową. W ogóle strasznie fajna była, ale. Półtorej godziny zajęło nam zrozumienie jej zasad, znaczy zrozumienie. Doszliśmy do etapu, w którym stwierdziliśmy, chyba możemy zacząć grać <gry> y i będziemy patrzeć, co dalej. A instrukcja, mniej więcej, polegała na tym, że y czytałeś akapit i miałeś w nim y coś mniej więcej, więc. Y Gra rozpoczyna się od tego, że należy ro roz rozłożyć planszę i tam nie wiem, ustawić rzeczy na niej zgodnie z tym, co jest opisane na stronie 74. Następnie wy z zawodników według zasad opisanych na stronie 14. Ej i wtedy będziecie gotowi zacząć grać i to macie opisane na stronie trzeciej i tak prawie każde <laughs> zdanie w tym wyglądało więc jakby też musimy być świadomi tego że może i to spowodowało że jakby ta instrukcja sumarycznie być może była krótsza objętościowo bo nie były pewne zagadnienia y, powtarzane ale to takie przeskakiwanie i to nie w grze komputerowej, gdzie sobie, czy tam na stronie internetowej, gdzie po prostu wystarczyłoby kliknąć i się już by przenosiło w konkretne miejsce, tylko w fizycznej instrukcji, gdzie trzeba było po prostu przez te strony we wertować tam i z powrotem. To było naprawdę bardzo yy, no, wymagające umysłowo i takie no uciążliwe, trochę Wrę wręcz powiem, że gdybyśmy się nie zebrali chyba tak dużą ekipą na to, tą grę, a było nas tam chyba 8 osób wtedy, no to myślę, że w, w pewnym momencie byśmy powiedzieli nie, ale chyba nie chce nas się tego ogarnąć. Tak, tak. Przypomniałeś mi historię, jak ze znajomymi chcieliśmy zagrać pierwszy raz w życiu w osadników z Katanów, a teraz to się chyba Katan nazywa po prostu. I, I wyglądało to bardzo podobnie. Tam nie było takiego może aż bardzo skakania po stronach, ale zrozumienie o co chodziło o twórcom instrukcji e, było trudne. Zwłaszcza, że też no, nie mieliśmy dłużej wprawy wtedy jeszcze w graniu e, w, w gry, więc było to trudne. To, to, to jest tak. No, też, też jeżeli chodzi o, o, o instrukcję, to jest też jeszcze jedno wyzwanie dla nas jako odbiorców. No, to jest jeszcze ta bariera tłumaczenia, bo często instrukcje są tworzone w jednym języku i one tam są do, doszlifowane, a później są tłumaczone i jakby fajnie, jeżeli robi to człowiek. Niestety zdarza się, że robi to już maszyna tłumaczenie części instrukcji, no i to jest wyzwanie, więc tutaj. My na przykład tworząc materiały w innych językach, zawsze staramy się też to skonsultować z Native Speakerem, bo też są po prostu w pewnych uproszczeniach, które będą oczywiste dla Polaka, czy w języku polskim może się pojawić coś, co wcale nie będzie aż tak zrozumiałe w tym innym języku. No tak, ja myślę, że akurat w przypadku gier to super by było, gdyby ten, kto tłumaczy, później zagrał w tę grę albo w ogóle przed przetłumaczeniem, żeby mm. poczuć klimat, tak, bo, bo czasami tak. samo przed, nawet wierne przetłumaczenie słowa wcale nie pomaga odbiorcom później tej innojęzycznej wersji tak, e, w dokładnie. dobrym zrozumieniu. E, skoro mówimy o różnych wyzwaniach, to pamiętasz jakiś tak, jakąś taką sytuację, gdzie u Was w firmie mieliście z, jakiś wielki problem z właśnie przełożeniem czegoś skomplikowanego mm. na, na prosty język? Tak, no takim, jednym z większych wyzwań dla nas było przedstawienie e, to się nazywa śrubunek. Aha. E, I chodziło o to, że firma e, to jest element hydrauliczny e, stosowany do rur wodnych jak i gazowych, który pozwala na połączenie dwóch, dwóch rur no, i cho chodziło o to, że nasz klient y, opracował taki śrubunek, który pozwala na wielokrotne uż używanie y, bez wymiany y, oringu, czyli takiej uszczelki, która się zna Aha. znajduje. Po prostu opracował uszczelkę, która jest wielokrotnego użytku, zachowuje swoją y, szczelność, przez to ten mechanik, który wy wy wymienia nam rurę w mieszkaniu, czy tam, Yy, gdzieś na budowie, no nie musi zawsze myśleć o tym, że potrzebuje gdzieś tam zapasu tych uszczelek, bo tradycyjne uszczelki działają w ten sposób, że jeżeli skręcę sobie rury i za chwilę się zorientuję, że jednak muszę ją odkręcić, to ta uszczelka już jest do wyrzucenia. Aha. Ona jest aż tak jednorazowego użytku no więc zawsze ten hydraulik musiał mieć w głowie, że musi mieć zapas tych uszczelek, no i jak się okazało w trakcie roboty, że nie ma, no to to musiał po prostu jechać do sklepu i zakupić, więc no, fajne rozwiązanie problemu, ale jak teraz w ogóle tak mocno fizyczną rzecz pokazać na rysunku, więc to było dla nas wyzwanie jakby tutaj z tej strony rysunkowej, a takim Stricte dużym problemem, jeżeli chodzi o wytłumaczenie, to był dla nas usługa coachingu. My, wtedy, jak mieliśmy przygotować to wideo, to osobiście nikt u nas zespołu nigdy nie korzystał z coachingu i więcej mieliśmy, mam wrażenie, takich stereotypów na temat tego coachingu niż takich prawdziwych. Myśli. Więc, jakby pierwszym wyzwaniem to właśnie było to oduczenie się tego, co my myśleliśmy o coachingu, ale z drugiej strony mieliśmy świadomość, że te stereotypy są wszechobecne, że dużo osób niestety w Polsce myśli o coachingu w dosyć negatywny sposób. Nie mówię, że to nie jest zupełnie nieuzasadnione, no bo jak spojrzymy gdzieś tam na rynek, no to niestety są jacyś domorośli kołczowie, którzy no, najpewniej robią więcej krzywdy niż pożytku, ale to, to było duże wyzwanie, czyli opowiedzieć o, o tej usłudzewy w taki sposób, żeby ludzie w końcu zakumali, o co w niej chodzi, ale też, żeby ich na wstępie nie, nie zrazić, zbytnio, nie wiem, atakując na przykład te, te stereotypy. I to jest, to, 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 jest, to, to było takie no, naprawdę duże Duże wyzwanie, bo w momencie, w którym zahaczamy od stereotypy, zawsze dotykamy tej sfery emocjonalnej, bo to jakby, jeżeli dana osoba już ma w sobie jakiś taki stereotyp, zgadza się z nim i x osób dookoła się z nim, z tym stereotypem z, zgadza, i teraz my go w jakiś sposób y, obalamy, krytykujemy, y, prostujemy, no to. Dotykamy części tej osoby, tak? Ona tak, mówi, tak. Mówimy, a, a... stary Ty, nic nie wiesz. My Ci powiemy, jak jest naprawdę, i, więc... i ludzie na to reagują rzeczywiście tak bardzo z oporem. I, a jak to, jak to zrobiliście? Jak to zrobiliśmy? No, przede wszystkim, właśnie musieliśmy długo, długo słuchać, czy, czym, czym jest ten coaching od osoby, która się zajmowała. To, to jakby było, było jedno. Drugie, zaczęliśmy szukać informacji. Gdzieś w internecie o tym, jakie e, ludzie dostrzegają korzyści w coachingu, klienci. E, zaczęliśmy też e, w rozmowach z, z tą klientką, właśnie pytać ją, co, co jej klienci mówią, jak oni, jak klient mówi o tym, tym e, coachingu. W końcu sami wylądowaliśmy na coachingu. E, no więc to był taki dosyć tutaj. Długi, długi, proces, bo to wideo, jakby biorąc całe to przygotowanie, to myślę, że tak nawet 3 miesiące, jak dobrze pamiętam, zajęło, o, ale to, to było niezbędne, żeby właśnie, żebyśmy też poznali trochę ten, ten świat, tak? Ten mhm. Świat coachingu, bo tak jak mówię, mieliśmy, jak na to teraz patrzę, za dużo. Gdzieś tam ne ne negatywnych informacji na niego temat. Nie mówię, że jakby się z nimi gdzieś tam utożsamialiśmy, zgadzaliśmy, ale je po prostu mieliśmy i teraz wiesz, masz stworzyć y, materiał promocyjny, y, a tak do końca to nie jesteś nawet przekonany, czy faktycznie to jest takie super, jak y, tam część osób to maluje, tak. Mm -hmm. Fajny sposób na radzenie sobie z takimi przekonaniami odbiorców podawał Paweł Tkaczyk w jednej swojej prezentacji, gdzie mówił o materacach wodnych. No i mówi, że wiele osób ma takie przekonanie w głowach, że materac wodny łatwo przebić. I jak tam wiesz, gdzieś coś, nie wiem, łokciem się podeprzesz czy coś, to może pęknąć w ogóle i zaleje ci mieszkanie. No, i teraz, jeżeli powiesz klientom, że to jest nieprawda, to oni pomyślą, że kłamiesz, bo, bo oni mają taki obraz w głowie. Więc co możesz powiedzieć? Możesz powiedzieć, w materacach starego typu takie rzeczy się zdarzały. Natomiast to, co my oferujemy, to jest materac nowego typu. I tam już nie ma takiej opcji. Więc, więc to też jest taki trik, gdyby ktoś szukał sposobu na to, jak właśnie zmienić przekonania klientów. No, można im powiedzieć, że to, co oni wiedzą, to jest prawda, ale to jest przeszłość. A tutaj mamy coś nowego, co. Ogólnie, jak chcemy nauczyć czegoś osoby, która już się zna w danym temacie, no to nie możemy zaatakować jej wcześniejszych przekonań. Tak? No, musimy. Tutaj jakoś do, z, złapać tą mieć porozumienia i jakoś, że tak powiem, w łagodny sposób jej wytłumaczyć, że no być może jest jakaś nowa, lepsza metoda. Aha. To, co wy robicie, to można nazwać takim angielskim sformułowaniem Explainer Videos, czyli ma klipy wideo wyjaśniające dane, dane zagadnienie, mm -hmm. czy działanie produktu, czy tak. coś takiego. No i w Stanach Zjednoczonych to jest bardzo popularna metoda przekazywania informacji klientom. Natomiast mam wrażenie, że w Polsce chyba trochę mniej. I teraz zastanawiam się, czy to wynika z tego, że e, ogólnie w Polsce są mniejsze budżety, więc też te produkcje wideo nie są tak popularne, czy może po prostu Polacy są bardziej rozgarnięci. I my nie potrzebujemy takiego prostego tłumaczenia, dlatego że łapiemy w lot te wszystkie, wiesz, 70-stronicowe instrukcje. Więc e, jakby. To, co powiedziałeś, to wydaje mi się i mam poczucie, że jakby obydwie te, te rzeczy są, są prawdziwe, bo po pierwsze, e, tak, jesteśmy moim zdaniem bardziej rozgarnięci. Ja pamiętam, jak jeszcze będąc w liceum, przyjechali do nas e, no, ludzie na wymianę, właśnie z, z USA. I pan nauczyciel opowiadał wtedy, do jakich paradoksów u nich dochodzi, że są takie. Cukierki, które są w biało-czerwone paski, wyglądają trochę jak koło ratunkowe. No i na Aha. opakowaniu mówi jest napis: To nie jest prawdziwe koło ratunkowe, nie uratuje ci życia, jak będziesz się topił. No więc uważam, że jeszcze, choć niestety, ale chyba do tego zmierzamy, w Polsce to jeszcze nie jest potrzebne. Mhm. I mam nadzieję, że ten moment, że będzie coś takiego potrzebne, nastąpi jak najpóźniej. Ale tak, no, na ten moment jesteśmy moim zdaniem, bardziej rozgarnięci. Druga rzecz jest taka, że tak te budżety są, są mniejsze i w Polsce się robi mniej wideo. I jakby kolejna rzecz to, że explainery w większości właśnie są animowane, czyli kreskówkowe. I czasami w Polsce się spotykam z takim myśleniem, że to jest, to nie jest za bardzo do biznesu, bo to jest dla dzieci. Tak? Niestety, ale no jest momentami takie myślenie, nie mówię, że jakoś mega często, no, ale zdarza mi się słyszeć takie, takie głosy. Mm -hmm. No, gdyby ktoś chciał się przekonać na własne oczy, czy to jest dla dzieci, czy nie jest dla dzieci, to zrobiliście i bardzo Wam za to dziękuję też objaśnienia do, do paru odcinków małej wielkiej firmy, więc podlinkujemy je w notatkach do tego odcinka i każdy może sam ocenić, czy to jest dla dzieci, czy dla dorosłych. Moim zdaniem to jest no, bardzo fajny sposób przekazywania wiedzy i dzięki, że, że podzieliłeś się tymi różnymi doświadczeniami i trikami, jak to robić lepiej. No, bo. Nie, nie zawsze pewnie każdemu aż taka forma jest potrzebna, natomiast myślę, że każdy skorzysta na tym, jeżeli będzie komunikował się z odbiorcami, z klientami czy potencjalnymi klientami z taką myślą, że oni niekoniecznie rozumieją to samo co ja. I, i czasem trzeba i warto włożyć trochę wysiłku, żeby zrozumieli mnie lepiej. Tak, no to jest, dla mnie to jest w ogóle jakby podstawa komunikacji w marketingu, czyli to żebyśmy byli zrozumieli, więc to się nie odnosi wyłącznie do, do wideo, o, ale też do innych tekstów, które przygotowujemy do, no tak naprawdę do całości naszej komunikacji. Musimy mm -hmm. no, zagwarantować, że to, co mówimy będzie zrozumiałe w taki sposób, jaki chcemy, żeby było zrozumiałe. Tak jak tłumaczymy coś dziecku, no to też chcemy, żeby ten nasz komunikat był przez nie zrozumiany we właściwy sposób. I o tym warto pamiętać. Dzięki wielkie za rozmowę. Dzięki. To był Adam Mrowiec poza wskazówkami z rozmowy. Mam dla ciebie jeszcze prezent do pobrania od Adama. Jest to checklista, która pomoże ci w upraszczaniu komunikacji z klientami i nie tylko. Znajdziesz ją w notatkach do tego odcinka na mała-wielka-firma.pl ukośnik 292. A teraz szybki strzał. Obiecałem ci sposób na poradzenie sobie z klątwą wiedzy, pokażę go na przykładzie. Spróbuję wyjaśnić, o co chodzi w zdaniu, które zacytowałem na początku tego odcinka, czyli koniunkcja formuł poprzednika implikuje alternatywę formuł następnika. Mój wykładowca twierdził, że już prościej powiedzieć się tego nie da, ale on był specjalistą od logiki matematycznej, a nie od komunikacji. Oto przykład. Wyobraź sobie, że znajomi dzwonią do ciebie, żebyś wpadł do nich pograć w planszówki. Pytasz, czy coś przynieść, a oni odpowiadają może piwo albo wino. Możesz spełnić ich prośbę na trzy sposoby. Kupić piwo, kupić wino albo jedno i drugie. W każdej z tych sytuacji matematyk uzna, że alternatywa jest prawdziwa, czyli mówiąc po ludzku, znajomi dostali to, o co prosili. Zwróćmy uwagę na ten wariant, gdy kupujesz zarówno piwo, jak i wino. Matematyk powiedziałby, że nastąpiła koniunkcja. Miałeś do wyboru dwie opcje i wybrałeś obie naraz. I w ten sposób docieramy do wyjaśnienia: Jeżeli przyniesiesz na imprezę dwa rodzaje alkoholu, choć wystarczyłby tylko jeden z nich, to też wywiążesz się ze swojego zadania. Właśnie o takiej sytuacji mówi zdanie: koniunkcja formuł poprzednika implikuje alternatywę formuł następnika. A jaki z tego wniosek dla Ciebie, jeżeli chodzi o upraszczanie komunikacji? Jeżeli chcesz poradzić sobie z klątwą wiedzy, możesz użyć tego samego sposobu co ja, czyli podać konkretny przykład. Taki przykład dużo łatwiej zrozumieć niż ogólną definicję. To był prawdopodobnie ostatni szybki strzał w małej wielkiej firmie. Żałuję, bo polubiłem ten fragment podcastu, wiem, że Wam też się podobał, ale niestety nie doceniłem, jak dużo czasu trzeba będzie poświęcić na przygotowanie tych kilku minut. Zdarza się, że wymaga to tyle pracy, co cała reszta odcinka. Nie wykluczam, że od czasu do czasu ta forma się pojawi, ale nie będę niczego obiecywał. Dziś rozmawialiśmy m.in. o tym, jak zamieniać słowa na obrazy. Jednym ze sposobów są tzw. sketchnotki. Więcej o nich w rozmowie z Agatą Jakuszko. Zapraszam do posłuchania. Ten odcinek znajdziesz w swojej aplikacji podcastowej pod numerem 204 albo na stronie mała wielka firma Ukośnik 204. Dziękuję i pozdrawiam. Na razie, cześć.